Moim gościem jest wojskowy komendant uzupełnień w Tarnowie podpułkownik Zbigniew Skurnowicz. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Panie podpułkowniku, co zmieniło się wojsko, od kiedy zasadnicza służba wojskowa została zawieszona? Jest tylko i wyłącznie zawodowa służba wojskowa. Jest to oferta dla wszystkich młodych ludzi, ale i też nie tylko młodych. Ludzi, którzy mają jakąś pasję w życiu, chcieliby swoje życie zmienić i sprawdzić się w służbie wojskowej. Ale mimo, że ta zasadnicza służba wojskowa została zawieszona, czy możemy mówić o jakimś kryzysie w wojsku? Nie, nie ma żadnego. Czy wręcz odwrotnie, że to zainteresowanie wzrosło? Wiem tak, nie ma żadnego kryzysu w wojsku. W wojsku, przypuszczam, nigdy nie było kryzysu. Wojsko ma określone cele i zadania do realizacji. A tu tylko zmieniła się forma służby, bym powiedział, wojskowej. Mamy określone formy służby wojskowej. Jest tak zwana służba przygotowawcza. W zależności od człowieka, który chciałby służyć wojsku, to jest to służba 4-miesięczna, 5- i 6-miesięczna, w zależności od tego, jakie chce zdobyć w przyszłości, jaką chce zdobyć karierę. Czyli dla szeregowców jest to służba 4-miesięczna, dla podoficerów 5-miesięczna, dla oficerów 6-miesięczna. Mamy również służbę kandydacką. Mówimy tutaj o ludziach, którzy chcieliby służyć, przede wszystkim ukończyć szkoły wojskowe i później stać się oficerami lub podoficerami. Mamy również formę służby zawodowej. Jest to forma dla ludzi, którzy już kiedyś byli w wojsku, są żołnierzami rezerwy i mogą wstąpić do zawodowej służby wojskowej, oczywiście poprzez określone kwalifikacje w jednostkach wojskowych. Czyli generalnie jest w czym wybierać. Jest w czym wybierać. Ale panie podpułkowniku, bo skoro zasadnicza służba wojskowa została zawieszona, mimo to nadal kwalifikacja wojskowa trwa. Tak. Po co? Kwalifikacja wojskowa trwa i będzie trwała. W związku z powyższym, że wojsko, ogólnie rzecz ujmując, chce wiedzieć, jakich ma na administrowanych terenach poszczególnych wojskowych komendach uzupełnień, jaki stan zdrowotności jest ludzi i po to, żeby założyć ewidencję tych ludzi, żeby w razie, jeżeli byłaby służba w nadzwyczajnej sytuacji, tak? Nadzwyczajnej, tudzież ewentualnie, jeżeli by tak zwana zasadnicza służba wojskowa została odwieszona i wojsko, żołnierze musieliby nadal uzupełniać jednostki wojskowe, mówimy tu o pokojowym uzupełnieniu, to wtedy my jesteśmy w stanie wykonać zadania określone przez przełożonych. Ale czy dobrze używam trochę chyba i celowo sformułowania, że służba została zawieszona? Czy to oznacza, że po jakimś czasie ona może wrócić, tak jak to było kiedyś? Oczywiście, jest na dzień dzisiejszy zawieszona, jest na dzień dzisiejszy armia tylko i wyłącznie zawodowa, niemniej jednak. I to, że jest zawieszona, nie oznacza, że zawsze tak będzie. Oczywiście, tak jest. A są jakieś przymiarki do tego? Nie, nie. Na razie nie ma żadnych przymiarek. Czyli to są decyzje oczywiście naszych przełożonych, ustawodawców. Czyli na chwilę obecną można być spokojnym? Oczywiście, jak najbardziej. W takim razie proszę powiedzieć, jakie teraz rekrutacje prowadzi wojsko? Jakich ludzi wam brakuje? Jakich kandydatów na jakie stanowiska? Powiem tak, na naszej stronie internetowej na co dzień jest pokazane, w jakich jednostkach się odbywają kwalifikacje do służby wojskowej. Mam tu na myśli przede wszystkim zawodową służbę wojskową i tak zwaną służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych. Narodowe Siły Rezerwowe są skierowane do ludzi, którzy byli kiedyś w wojsku, są żołnierzami rezerwy i to bez względu na to, jak dawno służyli w Wojsku Polskim. Są to osoby, mogą być to też osoby, które posiadają wiek do 40 lat, ale określone specjalności, które wykształcili gdzieś kiedyś w przyszłości, mogą się okazać potrzebne na dzień dzisiejszy w jednostkach wojskowych i takie osoby mogą bez problemu, oczywiście po zdaniu kwalifikacji wojskowych, czyli po zdaniu testu sprawnościowego, po badaniu psychoanalitycznemu, czy taki człowiek się nadaje do służby wojskowej, może podpisać kontrakt z dowódcą jednostki wojskowej, dostanie przydział kryzysowy i będzie służył w jednostce wojskowej, ale mówiąc o Narodowych Siłach Rezerwowych, jest to człowiek, który nadal jest w cywilu. On tylko ćwiczy w określonych terminach określonych przez dowódcę jednostki, na ćwiczeniach tak zwanych rotacyjnych. Czyli jedzie na poligon, tudzież ewentualnie w jednostce wojskowej i odbywa szkolenie. Takie szkolenie odbywa od 5 do 30 dni w roku i po takim szkoleniu, jeżeli sprawdzi się w jednostce wojskowej, jeżeli wyrazi akces, może podpisać dokumenty i przystąpić do zawodowej służby wojskowej na określonym stanowisku. A wybierając zawodową służbę wojskową można dużo zarobić? W zależności oczywiście na jakim się jest etacie. A może pan podać jakieś przykłady? Bo mówi się, że wojsko jest bogate, dobrze płacą, warto iść. No nie wiem, czy wojsko jest bogate, ale na pewno solidne. No ale mówi pan, że kryzys nie przeżywa, no to oczywiście. Chyba można wyciągnąć wniosek, że jest bogate.
no trudno tak powiedzieć, czy akurat to, że nie przeżywa kryzysu, jest bogate, ale, ale to, czy można sposób, dużo jest zarobić? Solidne, jest stabilne i można oczywiście się spełniać w wojsku. Na dzień dzisiejszy żołnierz zawodowy, który jest na stanowisku szeregowego, zarabia 2800 brutto. Oczywiście do tego dochodzą różnego rodzaju dodatki, dostaje umundurowanie, dostaje możliwość... I pełny pakiet socjalny? Zakwaterowanie może dostać również. Jeżeli nie ma w danej miejscowości dla niego miejsca do zamieszkania, to ma wypłacany ekwiwalent pieniężny. A panie podpułkowniku, a czy taki stary koniagia, powiedzmy, który już dawno temu skończył studia, jego życie zawodowe w jakiś tam sposób się rozwija, nagle gdybym stwierdził, że to, co robię, może nie do końca mnie satysfakcjonuje. Oczywiście nie mówię konkretnie o sobie, to jest tylko czysto hipotetyczny przykład. Nagle stwierdzam, chcę iść do wojska. Mogę? Oczywiście. Widzę, że tak. Sprawność widzę jest. Pozory mogą mylić. No dobrze. Przede wszystkim człowiek, który chciałby związać się z wojskiem, musi mieć obywatelstwo polskie, nie może być karany za przewinienia umyślne i sprawny fizyczno, psychicznie. Ale czy to jest tak, że gdybym w tym momencie zdecydował się na służbę zawodową, czy to jest tak, że moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe, moje dotychczasowe studia, moja edukacja, to wszystko się nie liczy, ja zaczynam od zera? Wszystko zależy od tego, jaką formę służby pan sobie wybierze. Jeżeli, no to proszę mi podać konkretny przykład. Jestem dziennikarzem, co mogę robić w wojsku zawodowo? Na pewno można zacząć od szeregowca. Czyli w tym wypadku ewentualnie... Czyli wynieść, przenieść, podaj, pozamiataj, tak? No nie, niekoniecznie. Pana studia w tym momencie w jakiś sposób by się nie liczyły do końca, z tego względu, że szeregowiec wykonuje tak zwane proste funkcje, ale potrzebne w Wojsku Polskim. Druga forma jest taka, że mógłby pan dojść do służby wojskowej poprzez studium oficerskie. Takie studium oficerskie jest to szkolenie od bodajże 4,5 miesiąca do 9 miesięcy. W zależności, płatne? Płatne oczywiście, ale w zależności od jeszcze specjalności wojskowej, bym tak powiedział. Dlatego to jest taki okres. To nie jest dla wszystkich. Po prostu w zależności jaka jest specjalność, tak jest długie szkolenie, łącznie z tym, że do 2 lat studium oficerskie trwa dla pilotów. Także jeżeli pan by chciał zostać pilotem, miałby takie aspiracje, miałby takie możliwości i zdrowie by pozwalało na to, to po 2-letnim szkoleniu można zostać pilotem. To załóżmy, że pilotem nie chciałbym zostać, ale chciałbym pracować w wojsku jako, załóżmy, specjalista od PR-u, od kontaktów z mediami. Da się? No powiem szczerze, że to jest dość ciekawe zagadnienie, ale może nie od razu. Trzeba byłoby pewnie przeszkolić się w jakiejś innej dziedzinie, a dopiero później ewentualnie przejść na tak zwany PR. Czyli mniej więcej ile? 4, 5, 6 lat? No nie. Tak jak powiedziałem, studium oficerskie dla pana by było, bo pan jest po studiach i myślę, że po 8 miesiącach można byłoby zdać egzaminy i przejść do zawodowej służby wojskowej. Tylko muszę tu powiedzieć jedną rzecz, że minister określa w drodze rozporządzenia ilość miejsc w każdym roku. No i wiadomo, że w zależności od tego, czy się dostanie, no to wtedy ewentualnie można dalej karierę kontynuować w Wojsku Polskim. Ale patrząc tak ogólnie, już nie na konkretną profesję, chętnych wam chyba nie brakuje. Powiem tak, że w zależności od różnych specjalności. Są specjalności, na które na dzień dzisiejszy jest troszkę brak chętnych. A jakie to są specjalności? Ze względu na to, że ludzie powiązali się już w cywilu ze swoimi branżami i nie za bardzo chcą może iść do już odłączać się od tych dziedzin. Mam tu na myśli lekarzy przede wszystkim, bo mówię tutaj o Narodowych Siłach Rezerwowych między innymi, ale są też specjalności, które... Czyli brakuje wam lekarzy, tak? Jeśli chodzi o Narodowe Siły Rezerwowe, oczywiście. Ale są specjalności, na które w jakiś sposób nie brakuje nam kandydatów i jest dość duża ilość chętnych. Są to takie specjalności jak obsługa sprzętu artyleryjskiego, obsługa sprzętu inżynieryjnego, mam tu na myśli wszelkiego rodzaju koparki, spycharki i inny sprzęt. Mówimy tutaj o kierowcach kategorii C plus E. Jest zapotrzebowanie dość duże na mechaników sprzętu wojskowego, ogólnie bym powiedział, ale mam na myśli tutaj sprzęt samochodowy i gąsienicowy. W tym dobrze by było, żeby taki człowiek miał drugą specjalność, czyli był na przykład kierowcą. A może pan powiedzieć, ile taki lekarz może zarobić? Bo może dla kogoś to będzie jakaś forma zachęty, jak powiedziałem, jeżeli ktoś nas słucha teraz. Jest to powiązane z etatem, jaki on zajmuje. Jeżeli zajmuje etat porucznika, kapitana lub majora, to w zależności od tego, na jakim stanowisku jest, to zarabiałby od 3 do 5 tysięcy. Śmieszą pana jeszcze dowcipy o wojsku, czy już nie? Powiem szczerze, że ostatnio nawet nie słyszałem żadnego dowcipu, także...
Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, moim gościem był podpułkownik Zbigniew Skurnowicz, wojskowy komendant uzupełnień w Tarnowie. Dziękuję bardzo.